Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony przerażony Kulwon razem ze schowaną Neresją. Siemaneczko. Coś nas tutaj straszy w krzakach, coś szumi. W sumie to tak jakby trochę przestało robić jakieś teraz. Może ale... w nocy specjalnie tak robiło, wiesz, żebyśmy się bali. A może... Brzmi sensownie, się nie? Być. No, my to w ogóle rzeczy nazbieramy. O, mam to takie drzewo, takie dziwne. To patyczkowe? Nie, to takie przerażone. Uważaj, bo ono sanity zabiera, nie? Aha, dobrze, to nie będę uważał, bo będąc w lesie z zapalniczką, ze skiepskim sanity, to mógłby być zły pomysł. No tak, mogłoby coś z tego się tak, wiesz, tak, ups, ojejku. Mm-hmm. Co się stało? A dlaczego się wiesz? Ojejku. Ej, no weź. I później, wiesz, może zrobimy nowy świat na tą serię, co? Tak, tak. Tak by było. Ej, tak w ogóle by czekaj, jakie tu żarcie mi stoi? Nie mam żarcia. Ja też nie mam żarcia. Wiesz, co jest jeszcze gorsze? Że my faktycznie musimy chyba zrobić gdzieś daleko bazę, żeby nie przejmować się tym jeleniocyklopem. Chyba, że chcesz z nim walczyć, tak otwarcie. To mamy szansę? Szansa zawsze jest. No to właśnie oglądam starcie świniaka przypakowanego z dużą ilością pająków. Niestety świniak... Polek, spadaj pająk! Jedzenie. Tu daj o jedzenie. Marchewki. Ej, tu widziałem ci świńską dupę. Gdzie ona zniknęła, mi świńska dupa? Pająki mogą zjeść świńską dupę? Nie wiem. Chyba zjadły. Au! Nie gryź. Ja to sobie tak będę sukcesywnie przeczesywać tą mapę, żeby ją odblokować całą, wiesz? Ja chciałem sobie grzybka przegryźć, ale tak mi troszkę zwinąć, ale no... Te pająki tak wzięły na mnie, ała! Nie gin. Nie no, do gnięcia jeszcze... Nie samej z jeleniocyklopem. Do gnięcia to jeszcze mi daleko, ale... Ale... Ale mi dziabnął! Forever. A mandragora do czego służy? Bierz to, bier to. To będzie życie, to jest przyszłość, to jest nadzieja nasza. E, nie uciekaj! No i uciekła. Czemu to uciekło? Ale całkiem uciekła? No, skacze mi tutaj. No bo będzie za tobą chodzić teraz. Aha! Co to jest? No, jakiś grzybowy krąg. To dlaczego ona za mną chodzi? To takie fajne jest? I co no, to będzie? W ogóle to niestety to jest żywe, ale to trzeba zabić i zjeść. No robi. Nie, ja to mogę zabić. No, takie fajne, sympatyczne i takie tip robię, jak chodzi za mną. Ja tu widzę dużo pająków. Na razie się ciesz swoim towarzyszem. Mhm. Tu jest dużo pająków w ogóle. Strasznie dużo pająków tu jest. Niedobrze. No właśnie. Ej, ale ogólnie to by się mi taki pająk w sumie przydał, bo tak bym go chętnie tak... O, druga mandragora. To będzie tak chodzić? Tak. Jakie fajne! A później nie wiem tylko, czy w dzień, czy właśnie odwrotnie, że w nocy ona sobie przysiądzie i będzie można ją zebrać normalnie, do ekwipunku. Dobra, ja sobie na szybko upolowałem jedno mięsko z pająka. Idę sobie do bazy, co nieco. Może jakiegoś żarcia zrobić. Oj, zimno mi się robi. Zimno, oj, ciemno oj. I wszystko. Oj, 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 grzybek. Zielony grzybek bierę. Jakie one zadowolenia te mandragory, jak takie smitaśne. Noc? Noc. Już? No. Dobra, pierdzielę, robię ognisko. Też zrobiłam, myślisz, że co? Bo normalnie bym umrzył. Nie umrzywaj. Ale dalej mam mało jedzenia. Pamiętaj, Kulfon, ta gra polega na nieumieraniu, wiesz? Aha. Kurczę, ja myślałem, że do bazy dostał, ale teraz się nie dostanę do bazy, nie ma opcji. Czemu masz bo zamarznę. Ale zamarznę. Aha. To się zagrzej trochę przy ognisku i no właśnie to robię. No to w czym problem? Taki problem, że mam tylko 53 żarcia, wiesz? Ja 57. O, grzybki sobie opiekę przy okazji. Także rozumiem twój ból. No spadać ja łapy, normalnie... no! Co za wredne łapy! Lore. No. Zobacz, jak odblokowałam ładnie. O, ty też ładnie odblokowałeś.
Tak troszkę, tak niedokładnie, bo tak trochę pozbyłem, przyznaję się, ale no co zrobić, no. I co by tu zjeść? Ale takie fajne dźwięki wydają, no, nie? I tak skaczą fajnie. Dobra, upiekłam sobie marchewkę, jakby było bardzo źle. No właśnie, ja akurat mam akurat trzy boróweczki. Dobra, ja jolo. I jedno mięsko potwora. I to jest właśnie cały mój zapas jedzenia. Dlatego bym chciał z tym dotrzeć do bazy. No ja idę, właśnie. Ja się nie certolę. No się boję, że zamarznę. Ale ta noc jest długa. Dobra, no, idę. No, strasznie. Idę. Mam nadzieję, że mi zapalniczki nie braknie w międzyczasie. Przeczekiwanie nocy w tej chwili to jest, wiesz, słaby interes, nie? Aha. Bo inaczej stoisz normalnie i nic. I stoisz. Coś bym podpaliła, ale boję się, że wtedy spłonie wszystko. Tak, to by się tak mogło źle skończyć, to się tak zgadza. Odzywa się we mnie mały piroman, oj. Dzień dobry. Zablokowałam się, dzień dobry. Patrz, napalę krzaczkiem. Gdzie dobrze jest ognisko? Nie wiem, tu chyba gdzieś na lewo, mandrejki za tobą biegają. No. O, szaszłyczki mamy! Dało nam się. Ho. A w sumie mogę lodu pozbierać, jako wypełniasz przecież, nie? Weź... A no tak, można. Wspomniałem o tym. Weź szaszłyczka, bo ja nie mam miejsca. No dobra, okej. No dobrze. No. Chyba, że potrzebujesz jedzonka. Nie. To znaczy, nie potrzebuję, ale potrzebuję, mogę sobie ugotować. Dobrze. Jak one skwierczą tam. Masz mi ich będziesz raz zabijać, naprawdę. No takie sympatyczne są. Ej, co o, z tym, a co z tym kubkiem można zrobić ziemniaczanym? Nie wiem. No tutaj mi coś pisze, że upiekłabym go. No i nie da się go na ogniu. Nie a da w garczku? Się? A w garczku? Nie mogę. To nie. To zostawiam. Masz jakieś mięsko? Nope. To ja idę po te, po króliki. Złapałeś jakieś? Myślisz? Myślę, że tak. W sumie ile lodów można do wypełniania użyć? Jednego tylko, czy kilku? Ty mnie pytasz? No właśnie, no tak. Ja jestem kozakiem, ale w podstawkę, ale... Te to wszystkie to... udziwnione rzeczy to jest dla mnie trudna sprawa. Ej, skończyła się pułapka na króliki. Oj. Ej, co to jest? Te... Telltale Heart. Ty co? Gas... Go... Co? Ghastly... O? Co to robi? Co to? Co ty tam masz? W survivalu tam... pierwsza rzecz, jakieś takie serce dziwne. Survival. W craftingu. Ja w ogóle nie wiem, wymowne co to robi. Wymowne serce. Upiorne ożywienie upiornego przyjaciela. Czyli mogę ciebie uleczyć na przykład? No, możesz mnie skrzesić dzięki temu, tak. Co ty tylko gadasz? Tylko, że na stałe tracisz hapsa tam chyba 40 minus, nie? Ja nawet mam skina do tego innego, no to jest taki skrzeszacz. W sumie można by to było... I to normalnie można jakby skraftować, tak? Tak. I w sumie tak się stało, czy faktycznie, bo my te dupki gdzieś mamy pająków, nie? Jeszcze? Są, no. Czy by nie zrobić takiego z jednego chociaż? Tak w razie czego, nie? Jakby się tam komuś niechcący przypadkiem zginęło. Jeleni cyklop. Tak. Jakby komuś przypadkiem jelenio cyklop. To zabierasz 40 hapsa na stworzenie tego, tak? Spodziewałem się, że to będzie czarniejsze. No tak. Żaden jeleniocyklop, nie, my to o żadnych jeleniocyklopach nie mówimy, absolutnie. Ja też kraftuję, żeby było uczciwie. Ale to uważaj, bo to zabiera 40 HP chyba przy tworzeniu, wiesz? No domyślam się. Także robi aukę. Dobra. Ja mam 129, więc przeżyję. To kraftuję. Dobrze. Au. A to nie zabiera na stałe, to spoko. No jeśli ono ogólnie, jak bym cię wskrzesił na przykład, to będziesz miała chyba już mniej hapsa, wiesz, na start. I więcej nie będziesz w stanie zdobyć, nie? No, ale najważniejsze, że ten, że teraz przy kraftowaniu nie zabrało nam na stałe, no? Bo to by było trochę przypsowe.
Ale ja mam spoko, ja mam maść z dupki pająka. To sobie jedną zużyję. A resztę się jedzeniem naprawi. Tak. Dobra, to idę gdzieś znowu w teren chyba, nie? A no czy... ja właśnie wracam. Nie, to sobie kamienia podmienię. Daj, kamienia. Sobie wezmę ten. Mam króliczki w tej chwili. A czemu to nie jest tylko 50%? Ja myślałem, że on jest więcej naładowany. Kiepko się grzeją te kamyczki. Zaraz to zrobię nowe. Dobra, parę jagódek udało mi się po drodze zebrać, więc jest spoko. Mhm. Wiesz co, ja te patyki chyba pozbieram i wsadzę do skrzynki najwyżej. No spoko. Ja się cykam, wiesz, zostało nam 7 dni tej zimy. Mhm. No on na pewno przyjdzie. Raczej obstawiam, że tak. Mhm. To niedobrze. No. Chyba, że po prostu weźmiemy teraz tyłki w troki i pójdziemy het daleko. Nie wiem, jak stoimy z czasem. Mamy 10 minut nagrania dopiero, także stoimy dobrze z czasem. No możemy się wziąć i pójść gdzieś. Tylko gdzie? Daleko stąd. Żeby nam nie zniszczył bazy. Możemy pójść, wiesz co, po lewej tym lasem takim brzozowym. To ja tak chrupię, jak chodzę po śniegu? No. Uff. Co ty o tym nie, myślisz? Bo już się bałem, że coś innego chrupię. Co? Jeszcze raz? Tym lasem brzozowym po lewej tam. Lasem brzozowym po lewej tam. No w sumie można by się przejść, tylko trzeba by zabrać pewnie taki trochę najpotrzebniejszych materiałów, nie? Tak. Na pewno trochę drewna, na pewno trochę... Złota. Dobra, złoto wzięłam. Tu wrócimy później, jak się uporamy z jeleniocyklopem, więc... nie potrzebujemy też brać... Stała się ciemność. Smutek. Z żarciem stoimy kiepsko, chciałem zauważyć. Tak troszeczkę tylko kiepsko. Polscy mam dwa oba, jakby co? Także jak coś, to ci oddam jednego. Spoko, mam jednego. Czy masz jeszcze co upiścić, to możesz upiścić. Bo ja już jestem bezpichcony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby zadziałało. Oby było spoko. Ale z czego się robi tą pułapkę? Na co te pułapki Zębowu? Jeszcze robisz? Aha, na pieseły, nie, tak? Nie, na te psy, no. O, dwa te wyszły. Ja biorę jednego. Aha, no to sobie na doba, bo ja mam też dwa, a mam hapsa pełno, także spoko. Mam dwa króliczki i teraz potrzebuję jednego wypełniacza jeszcze, znaczy dwóch. Ha, no ja nie mam nic. Tu jeszcze marchewki były, nie? Na polu. Chyba tak. Są. I można by lód ewentualnie, jeśli masz. Nie, to wystarczy te dwie marchewki. No, ale może było marchewka i lód i wtedy by było, wiesz... Ciemno jakby. Zostało, tak? Gdzie? O czym ty mówisz do mnie? Dlaczego te kamienie się nie chcą grzać? Co się, te kamienie są zepsute. No to weź wykrzypunek. No właśnie przy ognisku chciałem, żeby się zagrzały. Ale one może jakby kolorem oznaczają te? No 75% ma jeden. 50% ma drugi. Nie grzeją się w ogóle. 50. Nie rozumiem. No właśnie. Też nie ogarniam. Dziwne, Gizu. Dziwne. Mocno dziwne. Czy coś jeszcze potrzebujemy zabrać ze sobą? W sumie chyba nie. No to spoko. Ile masz midballsów? Dwa. Okej, to bierz tego trzeciego. Aha. I suszonkę też jakąś weźmiemy sobie na drogę? No ja mam dwa suszone mięska, dobrze by było jakby te się skończyły suszyć, ale... Aha, bo one jeszcze się nie wysuszyły, no dobrze. No. Jeszcze po drodze musimy zadbać o to, żeby zbierać cały czas na bieżąco jedzenie. Ja mam trochę drewna, trochę kamienia i innych takich rzeczy. No ja też mam takie trochę tego zapasu, jakieś tam niewielkie, ale coś tam mam. Coś tam się uzbierało. Także przed nami wielka podróż. Zobaczymy, jak będzie. A mandragory czemu się zakopały? To wykop. Tylko nie nocą, w dzień wykop.
Bo jak gdzieś wykopiesz, to one ci do ekwipunku wlezą. Tak? No. Nie! Zazbrodniłem mal. To daje aż 60 HP? A pieczony wydaje mi się, że więcej. Ale nie jestem pewna. Ja też właśnie, nie będę ryzykował. 75 złotych, 60 HP. Jemy. Nie teraz. Jemy. Dobra, nie sprawdzam. Ja to zostawiam na czarną godzinę. O, ususzyło się. Nie ususzyło się. Dobra, kij z tym. Tup, 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 tup. Przygodę. Ej, a jakby na jelenio-cyklopa te pułapki zębowe poustawiać, myślisz, że to działa? Wiesz, że pijesz trzeba bardzo dużej ilości. No tak, ojej. Jelenio-cyklop, czekaj, o. Hej ho, hej ho, do przodu akurat by się szło. A, ty na ściągach jedziesz. Teraz mi się odpaliło. O, jedzenie. Którym się krzypkiem, jak się nie mylę, to można chyba truć. No. Te gulgacze, indyki, no. Tak? Chyba, o, czekaj. Co to jest wór Klausa? Nie wiem. Tu mi pokazuje gdzieś. Zdecydowanie powinniśmy to otworzyć, okej. Okay. Ale jak? Open. Nie wiem, jak to otworzyć. Widzowie, jeśli wiecie, jak to otworzyć, czy chcą zrobić, czy to możemy jakoś wykorzystać na swoją korzyść, to dajcie znać w komentarzach. Bo no. to my tak... No w sumie Klaus to tak Mikołaj, nie? Także takie... Tylko czym to otworzyć? Może kilofem? Nie. Siekierą? Nie. Może jakiś kluczyk będzie na świecie do znalezienia? Może. Dobra, to lecimy. A, bo myśmy tam mieli iść. Przy okazji tak, żeby coś odkrywać też, nie? Co odkryłeś? Tego dużego robota. I marmurowe drzewo i... Nie ma tu drugiego tego? O, marmur ogólnie tutaj widzę się marnuje, to go sobie zwinę. Ej, bo fajnie. Rozwala, nie? No i dobrze. Jak on demoluje wszystko? Chodź tu, tu jest marmurowe drzewo, chodź tu, 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 tu. Kici, kici! No. Tu jestem, patrz, halo, patrz. Halo. Osuń się! Nice. Ja ogólnie tak załatwiłem tego konika, nie? Robocika. Że właśnie ten się rozpędził, a ja się odsunąłem i było zderzenie czołowe, nie? Au! No uważaj! To bolało. Dobra, idziemy. Z niego chyba też trybiki wyskakują, ale mogę się mylić. Tak, tak. Z nich wszystkich tych metalowych. Mm-hmm. Tylko, że on ma 900 hapsa, to nie ryzykowałbym. O, czekam. Czytam o jelenio-cyklopie. Jest napisane, że pojawia się pod koniec trwania zimy i znika podczas lata. Aha. A w DLC podczas rozpoczęcia wiosny. Cóż. Tu jakoś czacha leży. To można chyba młotkiem. Ja widzę grzybka zielonego. Nie. Podejrzany marmur, ja to niosę. Aha, to nie. To nie wiem, do czego to było. To mi ktoś tu tłumaczył, do czego to jest, ale... Ale... To nie nieś tego. To nie niosę tego. Nie, to się ale w ogóle, wiem, to się w ogóle mapa powoli kończy. Kurczę. Niedobrze. Mhm. Bardzo niedobrze. O, tutaj jeszcze jakaś mapka jest. Jeszcze coś tutaj jest. Spróbujemy to tu jeszcze można przejść. Dalej. O, grzybki. Tak. No, zbieram grzybki. W ogóle na tym biomie jest dużo zielonych grzybów. Warto się tu pokręcić czasem. O, tutaj drzewko gałązkowe, jak pięknie. O, kolejny grzybek. To jakiś niebieski. No, niebieskie grzybki tylko w nocy się pojawiają, ale one są chyba troszkę jeszcze lepsze na Sanity z tego, co się orientuję, ale mogę się mylić. Co ty? Ja nie pamiętam, kurde. A tak co ja miałam sprawdzić? Aha, Mandrake'a, tak? Mandragora. Tak. O, zielone grzybki. To zbieraj. Oj, zimno. Właśnie dlatego też zrobimy ognisko. Mhm. Robisz. O. I będziemy się grzali. Tak. Ja sprawdzę tą mandragorę w tej chwili. To ty sprawdzaj mandragorę.
a widzowie niech sprawdzą następny odcinek Unaresji. My tu już powoli dobiega końca. I zobaczcie, czy udało nam się znaleźć jakąś ciekawą bazę do obrony, do ucieknięcia w sumie. Grzybek. Przed jeleniocyklopem. Przed jeleniocyklopem, tak. Daje 20 HP, grzybek niebieski, a 15 sanity zżera. Czekaj, a jak go upiekę? Aha, to nie, to daje 10 sanity, ale 3 HP zjada. To lepiej nieupieczony grzybek na HP, jakby ktoś chciał. No, także zapraszam do Unaresji. Oczywiście wszystkie filmy macie w playliście. Strasznie psyczy, strasznie nas pingwiny straszą. Zobaczcie, czy to przeżyjemy. Ogólnie bijemy wszelkie rekordy, szczególnie ja 30 dni. Ło! No, także to by było na tyle i do zobaczenia, pa pa!